Panie starosto, jest pan w konflikcie z kołem Diana, które posiadała obwody na terenie pana starostwa. Na jakim etapie jest aktualnie konflikt? No, w chwili obecnej jest sprawa w sądzie rejonowym w Białej Podlaskiej. Koło łowieckie Diana wystąpiło z powództwem do sądu o zmuszenie, aby sąd zmusił starostę do zawarcia z nimi umowy na kolejną dzierżawę. No, zobaczymy. No, w chwili obecnej odbyły się dwie rozprawy. Wczoraj właśnie między innymi uczestniczyłem w tej rozprawie. Sąd wczoraj przesłuchiwał świadków, czyli rolników zamieszkałych na terenie tego obwodu. No i zobaczymy. Kolejna rozprawa wyznaczona jest na 23 kwietnia. Tak. A co było powodem niezawarcia umowy z kołem? Powodów było kilka. Przede wszystkim bardzo poważne konflikty pomiędzy kołem a miejscowymi rolnikami. No jak również negatywne opinie wójta, jak również negatywna opinia Lubelskiej Izby Rolniczej. Takie opinie są zawsze dołączane, razem z wnioskiem trafiają do starosty na przedłużenie umowy na kolejne 10 lat. No w tej sytuacji ja nie mogłem tej umowy podpisać, tak jak wspomniałem wcześniej, z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że bardzo poważnie byli skonfliktowani z miejscowymi rolnikami, czyli nie szacowali w terminie szkód, nie wypłacali w należytej wysokości odszkodowań rolnikom. No i przede wszystkim te negatywne opinie zaważyły na mojej decyzji. Panie starosto, no ale zgodnie z przepisem pan praktycznie nie ma wyjścia. Jak tylko podpisać umowę z kołem, które zostaje wskazane przez Polski Związek Łowiecki. Dokładnie tak. Ustawa jest tak źle skonstruowana, że, przepraszam za określenie, Polski Związek Łowiecki może wystąpić nawet do starosty z wnioskiem na dzierżawę obwodu dla 10 Czeczeńców z karabinami. No i starosta jest zobowiązany taką umowę podpisać. My bardzo długo dyskutowaliśmy z naszymi służbami prawnymi na ten temat, no i uznaliśmy, że jednak pójdziemy do sądu. Nie zgadzamy się z taką interpretacją tego przepisu, bo rola starosty to nie jest tylko i wyłącznie podpisanie umowy. Starosta, skoro tę umowę podpisuje, ma również prawo do kontroli, jak ta umowa jest realizowana, i ma też prawo wyciągać stosowne konsekwencje. Rozumiem. Dzisiaj planowane jest spotkanie z panią podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Czy to pan jest organizatorem tego spotkania? Tak. Zgłasza się do mnie coraz większa grupa rolników z prośbą, żeby szukać rozwiązań, żeby dyskutować w ważnych sprawach, czyli w kwestii afrykańskiego pomoru świń, który dokonał wielkiego spustoszenia na terenie powiatu bialskiego, bo właśnie przez ten wirus ponad 1400 rolników złożyło stosowne oświadczenia o likwidacji swoich hodowli. Czyli problem jest bardzo poważny. Stąd dzisiaj na spotkanie zapraszałem przedstawicieli ministra rolnictwa. Niestety z Ministerstwa Rolnictwa nikt nie potwierdził swojej obecności dzisiaj. Jedynie obecność taką potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, jak również wicewojewoda lubelski oraz wojewódzki lekarz weterynarii. No właśnie, jak pan skomentuje tą niską aktywność Ministerstwa Rolnictwa i jego pomysły w likwidacji ASF, między innymi tą budowę tego, jak to już w tej chwili brzydko nazywają, muru polskiego, czyli tego płotu wzdłuż wschodniej granicy? No panie redaktorze, cóż mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o jakby o postawę Ministerstwa Rolnictwa, no uważam za karygodną. No, dzisiaj rolnicy zostali jakby pozostawieni sami sobie z tym problemem. Weterynaria jakby no, chyba w najprostszy sposób działała, bo polegało to na likwidacji stad. No ale jakby nikt nie wszczął takich działań, które miałyby na przykład na celu potężną redukcję dzika, bo to jak dzisiaj widzimy,
Świń już w gospodarstwach nie ma, zostały tylko duże fermy, które no, spełniają zasady bioasekuracji, a dzisiaj jednak praktycznie codziennie trafia do mnie informacja na biurko o kolejnych zarażonych ASF-em dzikach i jakby ten problem jest nadal w lesie. Budowa ogrodzenia wzdłuż granicy tutaj ze stroną białoruską, no wie pan, no, uważam, że to jest pomysł spóźniony. No, w chwili obecnej ten ASF, on jakby jest tutaj u nas na terenie, no, a wyrzucanie kolejnych milionów na budowę ogrodzenia, no, uważam za zły pomysł. No, uważam, że te środki, te pieniądze lepiej przeznaczyć dla rolników, pomóc tym ludziom w dobrej bioasekuracji i przede wszystkim przygotować dobre programy, żeby ci ludzie mogli na przykład przebranżowić się. No, jeżeli nie trzoda chlewna, no to trzeba szukać innych rozwiązań. Proszę pana, myśliwi bardzo źle oceniają działania właśnie na odcinku bioasekuracji od strony państwa, że jest to przeprowadzone niechlujnie, w sposób taki, który praktycznie nie daje żadnych efektów. A jak to od strony lokalnych władz pan ocenia? Panie redaktorze, generalnie pewnie jest w tym też troszeczkę racji, bo tutaj na przykład raport Najwyższej Izby Kontroli, który nie tak dawno został upubliczniony, on jakby pokazał, że tutaj no działania ze strony Ministerstwa Rolnictwa były niewystarczające lub nawet źle prowadzone. Także no, na pewno nie, te działania nie są skoordynowane w sposób właściwy. Ja bym powiedział więcej, że tutaj naprawdę bardzo duża grupa myśliwych mogłaby, że tak powiem, wspierać i służby weterynaryjne przy tej walce z tym afrykańskim pomorem świń. I uważam, że potrzebna jest tutaj większa koordynacja tych działań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam, pan przyjechał za panią minister Górińską. Tak, dokładnie. Mógłby się pan przedstawić? Czaplajak, starszy inspektor zespołu do spraw łowiectwa Departamentu Leśnictwa. Rozumiem. Czy mógłby pan zadać później kilka pytań? Niestety nie dostałem dyspozycji od pani minister do udzielania wyborów. Żadnych, tak? Żadnych, tak. No ale to z powodu takiego, że pan nie zna się na tym, czy czego się pani minister bała? Po prostu nie dostałem takiej dyspozycji. Rozumiem. Czyli nic się nie dowiemy na temat na przykład nowej ustawy, nie, przepisów? To jak najbardziej, prawda? Ale tutaj poinformuję. Także proszę śledzić dyskusję. Rozumiem. Dziękuję. Proszę. Dziękuję za radę. Przynajmniej wiem teraz, co mam robić. Bardzo dziękuję, że jest pan dzisiaj z nami. Pierwotnie miała być pani minister Golińska, ale jakieś tam sprawy chyba w Senacie wynikły i stąd w zastępstwie jest dzisiaj z nami pan, ale dziękuję, że państwo przyjęliście nasze zaproszenie. Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury, która złożyła do mnie taki wniosek, aby takie spotkanie zorganizować, no ze względu na to, że no gro rolników jakby ma dużo pytań, wątpliwości. I stąd takie spotkanie. Czytam wam też tutaj pismo, które będzie wysłane do pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Bo jak wiemy, do ministra rolnictwa to już nie ma co pisać i mówić, czy rozmawiać z nim, bo on wybrał lepszy styl życia, pospać, nie powiem co jeszcze, i pośmiać się i później wystąpić w telewizji krajowej i powiedzieć, że żyje nam się świetnie, jesteśmy wspaniale, tak rolnictwo jeszcze nigdy nie miało. Po prostu gotuje się, jak oglądałem poranne niedziele, to zepsuł mi całkowicie ten program dzień cały niedzielę, jak słyszałem, jak panowie zachwycali się, mniej więcej pan Szumilewicz, którego natychmiast trzeba też żądać odwołania i w ogóle zniesienia tych izb rolniczych, które biorą ogromne miliony w skali kraju, a widzimy, jak dzisiaj działają, tak jak jest. Kuriozum tej sytuacji, jak sami wiecie, to już jest po prostu kpina z nas wszystkich. Spotykamy się już chyba setny raz. Zobaczcie, co się dzieje. Ludzi coraz mniej przychodzi, bo po prostu myślę, że władza myśli, że nas rozegra tym, że tak nas zniechęci, że już my nie będziemy chcieli się spotykać, rozmawiać o tych problemach. Nowelizacja prawa łowieckiego, gdzie przewodniczący OPZZ tyle propozycji złożył, a oni wzięli
okazuje się naszych wspaniałych, walczących o dobre środowisko, lobby tych ludzi zielonych. No, no wiecie co? No skandal, no żebym słyszał dzisiaj, że to dla nich się robi te wszystkie zmiany i tak dalej. Być może co tam kilka jest dobrych, to już powie przewodniczący, ale przecież większość nic nam nie daje jako rolnikom, te zmiana prawa łowieckiego. Pic na wodę, fotomontaż, troszkę tam parę ulepszeń, że sołtys, bo teraz będzie sołtysa trzeba ganiać jeszcze, czy zechce pójść i tak dalej. No to jest tych problemów, ale pozwólcie, że przytoczę wam te pismo, które będzie wysłane do Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Partii Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczy prośby o wycofanie poparcia Partii Prawa i Sprawiedliwości dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela. Szanowny panie prezesie, nie można wygrać wojny, kiedy generałowie zamiast walczyć na rzecz wspólnej idei, działają na rzecz własnych interesów. ...pracę pańską i tysiące członków partii, czy warto ryzykować utratę z mozołem wypracowanego zaufania społecznego i wtrzymywać w składzie Rady Ministrów osobę, która deprecjonuje niewątpliwe zasługę rządu na wielu innych polach? Nie warto, panie prezesie. Tym bardziej, że obecny rząd pod wodzą Mateusza Morawieckiego ma nie tylko w naszej ocenie historyczną szansę zbudowania Polski silnej jak nigdy dotąd. Przy tej okazji pragnę nadmienić, iż jako największa rolnicza organizacja w Polsce wyrażamy swoje pełne poparcie dla działań premiera Mateusza Morawieckiego. Jesteśmy zbudowani jego patriotyczną i charyzmatyczną postawą, profesjonalizmem oraz elokwencją, a przy tym swoistą pokorą, chęcią dialogu, zrozumienia i empatią. Na zakończenie chciałbym prosić pana prezesa o pomoc w zaprzestaniu marginalizacji kierowanej przeze mnie największej organizacji rolniczej w Polsce. W mediach publicznych, szczególnie w TVP. Nie wiem, kto i jak ma w tym cel. Niemniej jednak odbywa się to dużo szkodą dla wszystkich polskich rolników, które odbiera się głos w dyskusji, a ich sprawy, ich problemach. Wierząc w pańskie zrozumienie, łączę wyrazy szacunku. Sławomir Rymzewski, przewodniczący OPZZ RIOR. Takie pismo będzie z postulatami wysłane do pana Jarosława. Przeczytam te postulaty. Postulaty rolnicze. Budżet przyjęty na rolnictwo katastrofalny. Kilka tysięcy gospodarstw rodzinnych przestało istnieć. PiS przegrało większość uzupełniających, szczególnie na Podlasiu. ASF przekroczył Wisłę, a za chwilę zaatakuje całą Polskę. 75% źle ocenia działalność Jurgiela Topagra. Rozwiązanie proponowane przez dające 98% skuteczności w walce zostały zignorowane. Na przykład termowizja, drony, budowa płotu, wyrzucenie pieniędzy w błoto. Tragedia na rynku warzyw i owoców. Rolnicy zablokowali drogę pod Łodzią. Ruina ze stadniną koni w Janowie Podlaskim. Brakuje nawet wynagrodzenia dla pracowników. Zamrożona ustawa o izbach rolniczych. Rolnicy zmuszeni do ułożenia na znienawidzoną organizację. Fundusze promocji po raz kolejny rozdysponowane pomiędzy działaczy. Oddłużenie rolnictwa. Mija 2,5 roku, a rolnicy odbierają sobie życie z przyczyn ekonomicznych. Odraczanie pospolitych bezpośrednich za 2017 rok. Rolnicy nie mają za co wyjść w pole. Taka oto sytuacja zaistniała w polskim rolnictwie i nie jest ona tutaj ani wymierzona w jakiekolwiek rządy, tylko to jest cała prawda o tym, co wszyscy wy wiecie, drodzy rolnicy. Dodałoby tu się jeszcze wiele start dla młodych rolników, gdzie banki odmawiają kredytów na zakup pola. Po co nam ustawa, że my mamy kupować, jak się okazuje, że banki odmawiają ich co w majątku całego rodziców, domy brać pod zastaw, a pole się nie liczy, te, które się bierze. Może warto też i na te tematy porozmawiać. Po prostu tych rzeczy jest tak ogromna ilość, na wsi trzeba żyć i wiedzieć, nie chcemy już być oszukiwani. Może i dobrze, panie starosto, że nikt z ministerstwa nie przyjechał, bo myśmy mieli, pan Bogucki, teraz zauważcie, co się dzieje, jeżeli słyszę w mediach. Zmieniono już teraz przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa, bo widzę, że w sprawie ASF-u jeździ pan Romanowski teraz. No bo już Bogucki wyczerpał skalę oszustwa i elokwencji i tego podejścia do nas. Po prostu okłamał nas każdy dzień, w każdy dzień, któryśmy tu byli, wierzyli i po prostu przez to jeszcze dzisiaj ta sala może też się nie wypełnia, że przez jego kłamstwo, obietnice ludzie wierzyli w to wszystko i mieli jeszcze wiarę w to, że tak będzie załatwione, jak mówi. Stąd też jest nasz tutaj kapelan, który jest z nami, z którym właśnie ostatnio w Jabłoniu podpisaliśmy porozumienie, powie kilka słów, że jest z nami kościół, ksiądz biskup Gurda naszego powiatu, i naszej decyzji siedleckiej. Także sytuacja się chyba normuje, bo z księdzem kapelanem nawet mieliśmy kilka takich ostrzejszych starć, bo on uważał, że za ostro to robimy.
i że trzeba trochę wyspokajać, ale mówi, że teraz już nie, już koniec. Nie ma, bo wierzył, że i za to dziękujemy mu bardzo. Miejmy nadzieję, że te pismo i to szykujący się protest, bo tu ksiądz powie o powołanym komitecie, chciałbym, żeby tu z naszego powiatu się jeszcze dużo ludzi dopisało, że te wszystkie rzeczy wstrząsną trochę tymi ludźmi, bo nie chodzi o te obiecanki. Drodzy Państwo, tak jak tu jest zapisane, jeżeli przez wszystkie lata budżet rolnictwa oscylował na kwocie 15 miliardów złotych, a w tej chwili jest 9 miliardy, to o czym my mówimy? Tu większość jest samorządowców i wie, że to, co jest zapisane w budżecie, to jest prawda. To jeżeli ten budżet jest tak zapisany, to znaczy nasza prawda jest, to jest koniec polskiego rolnictwa, bo 9 miliardy to tylko wystarczy im na pensje i na coroczne nagrody, które sobie przyznają. To jest hańba polskiej wsi, żeby dzisiaj ludzie czekają po 5 tysięcy odszkodowań nie wypłacić, a brać po 50 tysięcy i pisać jeszcze uzasadnienie, że panu Boguckiemu się należało. Za walkę za SF-em. Ten człowiek był przez 2 lata odpowiedzialny za walkę z ASF-em. Myślę, że te 50 czy 60 tysięcy dostał za to, że wykończył powiat Biała Podlaska w produkcji świń. Wschód. A teraz idzie jeszcze na jabłoń, na parczew i tak dalej. Tu jeżeli są media, informuje zachodnio stronę Polski. Kochani rolnicy, obudźcie się, bo przyjdzie ASF i pokaże wam, co to znaczy prawdziwa solidarność. Przyjedźcie, wesprzyjcie nas. Nie liczcie teraz pieniędzy, bo wiem, że was jadą od was, kupują, przepłacają, macie szczęśliwe życie dzisiaj. Za moment się to zmieni, bo jak było to w Białostockim i na wschodzie, myśmy też tak liczyli na to wszystko, że dobrze nam idzie, bo sprzedajemy świnki, a tam niszczono. Żałuję, że tam nie pojechaliśmy, nie bronili, mimo że zaczynaliśmy w Łosicach od protestu. Ale teraz apeluję do was, zachodnia Polsko, obudź się, bo zostaniesz bez świnek i pojedziecie wszyscy hodować dla Niemców. Jak widzicie z danych, Niemcy coraz bardziej rozwijają się, zdobywają nowe rynki. Być może o to wszystko chodzi. Dochodziły do mnie wiadomości, że jeśli nie daj Boże wybuchnie u mnie choroba, nie dostanę żadnego odszkodowania, zostanę obciążony kosztami i co? I z torbami mnie puszczą. A choroba była rzeczywiście, zagrożenie było duże. Syn kosząc łąkę właśnie w tym czasie, w odległości kilometra od mego gospodarstwa, na jednej działce wykasza 2 dziki zdechłe. I jak tutaj mówi ojciec, tam są dziki zdechłe. Jak to wytrzymać? Co to da? To przebieranie, to robienie pozorów. To są pozory. I ja zdałem sobie sprawę z wagi problemu. I co? I to, że 2 choroby są. Jedna choroba ASF-u, za którą płacą, a druga choroba ASF-u, że nie płacą, to jest wina rolników. To jest wina Tuska i wina obecnych rządzących. Oni powinni ponieść odpowiedzialność, ale każdy człowiek odpowiedzialny, nawet lekarz, jeśli podejmuje takie decyzje, że kasuje stado, to on powinien wiedzieć, co z tym rolnikiem będzie później? Co mi teraz, proszę Państwa, jestem w wieku prawie emerytalnym, składam papiery na emeryturę i oni mi proponują 1000 zł emerytury. Mam 66 lat, pracuję od 10 roku życia. Nie udokumentowałem, muszę udokumentować, jeszcze brakowało tam lat, że nie udokumentowałem. Gdzie ten szacunek? Gdzie poczucie jakiegoś, poczucie sprawiedliwości jest? To my jesteśmy winni, że jest ten ASF? Trzeba pociągać tych właśnie, co rządzili. Mleko zostało rozlane dawno, ogień się rozprzestrzenił, to wy budujecie, czy ci rządzący chcą budować ogrodzenie. Po co to wszystko? Czy oni zdają sprawę, co to znaczy postawić ogrodzenie? Oczywiście jakaś firma złapie te pieniądze jedne. Tymi pieniędzmi zaspokoiliby potrzeby tych wszystkich, czy tam choroba była, czy choroby nie było. Równo wszyscy powinni być potraktowani. Dlaczego nas nikt nie słucha? Właśnie byłem u tego wspaniałego pana Boguckiego. To dzięki tam przełożeniu pewnemu. Dzięki przełożeniu naszych przedstawicieli, posłów, to tam raczyli mnie przyjąć. To mnie skwitował tak, że ja mu powiedziałem problem, a on buzi nie otworzył.
Tylko jakaś tam pani dyrektorka jakiegoś tam departamentu, ona się przechwalała, jakie to szykują nowelizacje tych ustaw. Czemu to tak się dzieje? Nie bardzo rozumiem, o co pani chodzi. Czy to jest temat ESF-u, czy ja wam pani opowiadać o biologii choroby? Proszę pani, zjadliwa grypa ptaków też nie była chorobą, która endemicznie występowała w Polsce. Tak jest wiele chorób i to jest to transportowane zarówno przez ludzi, jak i przez zwierzęta, czyli gatunki wrażliwe. I trzeba się spodziewać, że niestety takie rzeczy się rozwijają. Tak jak zaginął u nas wąglik, a występował jakiś bardzo licznie, jak występowała pryszczyca, czy choroba pęcherzykowa. I też w tej chwili jej nie ma, tak? Po prostu to jest biologia i się wszystko zmienia. Ale nie rozumiem, czy pani ma do mnie pretensje, że się zbliża choroba guzowata skóry? No właśnie, sama się pani zaczyna śmiać z tego. Tyle chorób? Ptasia grypa, ASF, już teraz choroba bydła? To za 2 lata to do skansenu nas pozamykacie. Bo świnie wybiliście, zaraz się za krowy weźmiecie. Nie ma co robić. ASF-u chodziło o bioasekurację w tych kołach łowieckich. Jak to wygląda, ile płynów, te same kontrole, co robicie u nas w gospodarstwach. Dla miesiąc czasu nie mamy odpowiedzi i dokumentacji, która by wskazywała, że myśliwi świetnie to robią. A jeszcze takie pytanie, bo pewnie pan doktor wie, ile wybito w Czechach w tym samym czasie, co ASF był świni, jeżeli pan ma taką wiedzę, a przecież w Unii jesteśmy, to powinniśmy wiedzieć takie rzeczy. Czy tam się wybija na taką skalę, co u nas się wybijało z walką z ASF? Znaczy, tam jest inna charakterystyka gospodarstw, ale nie mam pojęcia. No i ja widzę, że tutaj część państwa to nie wierzy w wirusa i badanie i prawdopodobnie tak pan radny nie wierzy, że tak jest i myśli, że to są badania jakieś pojedyncze. Chętnie panu radnemu parę takich dużych pudeł przywiozę, żeby pan sobie przejrzał każdy wynik badania. Może sobie pan nawet to w tabelkę, jak się panu uda przez parę lat to wprowadzić. Panie doktorze, nie mam problemu, ale jeżeli... Panie doktorze, jeżeli można było wybić tyle tysięcy świń, to ja myślę, że da się też zbadać próbki od każdej świni. Jeżeli świnie są zdrowe, to trzeba wypłacić te odszkodowania rolnikom za każdą zabitą świnię zdrową. Ale odszkodowania były zapłacone. No tutaj rolnicy mówią, że wcale nie. Mówimy o rekompensatach. Rekompensata była całkiem inną rzeczą. I faktycznie przepis był tak skonstruowany, że w momencie... Dobrze przerwę, bo tutaj rolnik z Bochuka mówił, że odszkodowania nie były wypłacone. Jeżeli my dzisiaj wystąpimy tylko z merytorycznymi postulatami, bo one oczywiście są potrzebne dla kolejnych ministrów, je trzeba realizować jak najbardziej, ale ten człowiek pokazał przez kolejne 2 lata, że ma rolnictwo w głębokim poważaniu. Jeszcze bezczelnie nas oszukuje, bo gdyby jeszcze w tych środkach masowego przekazu wstał i powiedział: rolnicy, przepraszam, nie udało się to, nie udało się tamto, może to naprawimy w taki sposób czy inny, przyjechałby tutaj na spotkanie, jedno, drugie, trzecie, a nie my jeździmy, ksiądz proboszcz jeździ, biskup organizuje spotkania, tego też chyba w historii nie było i cały czas nam się czyta jakieś statystyki. No to, że ci przedstawiciele, do których mam wielki szacunek, którzy tutaj do was przyjeżdżają, mogą dokładnie tyle, co pan Jurgiel postanowi, to my wszyscy o tym wiemy. I czasami niepotrzebnie może się wyżywamy na tych ludziach, no bo oni mówią, mają takie przepisy, ktoś im to ustalił i oni to realizują. No ja oczywiście jako lekarz weterynarii, gdybym nie był, to jak mi by mój zwierzchnik kazał krzywdzić rolnika, to bym się podał do dymisji natychmiast. Natychmiast. Dlatego, szanowni państwo, mam do państwa taką prośbę. W związku z tym, że ciężko jest, ja byłem kilka razy na spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim. Oczywiście użyto teraz wszystkich służb pana ministra, żebym ja się do Kaczyńskiego nie dostał, żeby za dużo się nie dowiedział. Wczoraj wieczorem dzwoniłem do niego, niestety nie udało się połączyć, obiecują, że dzisiaj może połączą. Ale szanowni państwo, rozpoczęliśmy proces zbierania podpisów w całej Polsce pod wnioskiem o odwołanie Krzysztofa Jurgiela z funkcji ministra rolnictwa i przygotowaliśmy takie pismo. To pismo do Jarosława Kaczyńskiego, żeby każdy rolnik wysłał we własnej kopercie
na własne nazwisko takie pismo do Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o to, żeby codziennie z całej Polski na ulicę Wspólną wpływało 1000, 1500 pism i wszystkie w jednej sprawie. Te pisma muszą przyjąć, no nie muszą przeczytać, to ja wiem, ale przyjąć muszą. W końcu może ktoś zrozumie, że jest problem, który trzeba szybko rozwiązać. Jutro prawdopodobnie spotykam się z ministrem Kowalczykiem. Ja już dzisiaj w porannej rozmowie mu powiedziałem, jesteśmy na tym, mówię, Heniu, wszystko wszystkim, ale pamiętaj, tej ustawy my nie odpuścimy. BSF-u bez zmiany ustawy łowieckiej nigdy w życiu nie da się zwalczyć. Nigdy. Takie zmiany, które w tej chwili oczywiście w kwestii odszkodowań, no może dobrze, że jeśli koło nie ma pieniędzy, no to PZL będzie płacił. Jeżeli PZL nie, no to można członków zarządu i tak dalej. Okej. Dezubekizacja. Okej. Tylko kto gdzieś po drodze wykreślił TW? No przecież to byli najwięksi zbrodniarze, którzy donosili na myśliwych i być może nie jeden myśliwy przez nich życie stracił. Niejedna matka, żona, córka łzy wylała przez takiego człowieka. I oni wprowadzają zapis, który umożliwia im bycie dalej we władzach i zarządzanie gospodarką łowiecką. Mało tego, to nie chodzi tylko o zarządzanie, ale czerpanie korzyści. No jeżeli zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa, to pytam, na jakiej podstawie jakaś organizacja i garstka ludzi czerpie z tego korzyści? To są, szanowni państwo, ogromne pieniądze. Bo rolnicy, żeby zarobić na tuczniku, to muszą sobie prosiaka kupić, paszę, lekarstwa i może zostanie 50 zł na nim, czy nie, albo nie. Ale zwierzyna w stanie wolnym mają za darmo. I do tego składki, inne historie, mówi się przez OHZ-y, ośrodki hodowli zwierzyny. To jest biznes. Przyjeżdżają zagraniczni myśliwi, polują, podobno płacą za trofea po 30 tysięcy, 20, zależy jakie trofea. I nikt nigdy nie był w stanie nam wytłumaczyć, co się z tymi pieniędzmi stało, kto te pieniądze wziął, bo do budżetu państwa one nigdy nie trafiły. Nigdy nie trafiły. I co my złego proponujemy? Żeby wprowadzić tą normalność, żebyśmy my mieli wpływ, żeby wprowadzić przetargi na obwody łowieckie. Jakim prawem oni za darmo tam polują? Jakim prawem oni korzystają z majątku narodowego i czerpią z niego korzyści? Kupcie nam prosięta, kupcie nam paszę, my tylko wyprodukujemy i pieniądze za to weźmiemy. Dlaczego my jesteśmy jakimś tworem zawieszonym w powietrzu, którego się nie da uszczęśliwić? Tylko zawsze musimy płacić za wszystko. Także, szanowni państwo, za chwilę będę musiał odjechać do Warszawy. Nie wiem, jeśli państwo chcecie dodatkowych informacji, to zapraszam, jeśli pan starosta pozwoli na konferencję na zewnątrz tutaj. Dziękuję państwu za to, że mogłem z państwem tutaj być, ale chciałbym jeszcze zaapelować. I tutaj szczególnie do kobiet. Wyciągajcie chłopów z domu. Walczcie o swoje interesy. Mówię, nie walczcie, walcz mi, bo sam jestem rolnikiem. Popatrzcie na pielęgniarki, kobiety. Już dzisiaj poszedł sygnał, proszę was, że domagają się podwyżek. Rozmowy już trwają, już jest panika, bo wierzą, co im grozi. Zobaczcie górnicy. Niewiele brakowało, aby byli w stanie Śląsk spalić, ale wywalczyli swoje. A my co? My dzisiaj, szanowni państwo, jesteśmy sami. Ale jesteśmy potężną grupą społeczną. Taką grupą społeczną, która naprawdę może wywrzeć presję, i która naprawdę może pokazać, bo z jednej strony już pokazaliśmy. I pamiętajcie, prawie każdy rząd do tej pory dzięki rolnikom wybory wygrywał i dzięki rolnikom je przegrywał. I dzisiaj apeluję do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, jutro będę rozmawiał z ministrem Kowalczykiem, naprawdę zrozumcie i przypomnijcie sobie, skąd pochodzą wasze korzenie i kogo powinniście reprezentować. Dziękuję. Gdy tylko nastąpiła tak zwana dobra zmiana, od razu pojechaliśmy z rolnikami do ministra Jurgiela właśnie między innymi z postulatami, żeby szybko wziąć się do zwalczania ASF-u. Jeszcze tu na południowym Podlasiu tej choroby nie było, czy może były pierwsze ogniska tu w okolicach Łosic Leśnej Podlaskiej. I rozmowa była bardzo życzliwa, bardzo szczera.
byliśmy pełni nadziei, że sprawa ruszy do przodu. Niestety to nie ruszyło. Widząc, jak ta choroba się rozprzestrzenia, widząc brak współpracy między różnymi służbami, tak jak myśliwi, weterynaria, czy rolnicy, związki zawodowe i tak dalej, nie było. Bałagan był organizacyjny, niekompetencja. Niestety to przykro to było na to patrzeć. Poprosiłem księdza biskupa, żeby stworzyć przy Kurii Siedleckiej taką platformę dialogu, coś jakby okrągły stół, gdzie mogłyby różne środowiska rozmawiać i żeby stworzyć takie lobby rolnicze do wywierania nacisku na rząd, żeby skuteczniej zajmować się zwalczaniem tej choroby. Pierwsze spotkanie było 19 września ubiegłego roku i do dzisiaj tych spotkań było 5 albo 6. Zaprzestaliśmy tych spotkań, bo nie ma to sensu. W międzyczasie w ministerstwie była i telewizja Trwam, zaprosiłem w Leśnej, gdzie postawiliśmy ministra Boguckiego do pionu, mówiąc, że niech idzie to w świat, będziemy go rozliczać. W ministerstwie z rolnikami byłem wiele razy i ciągle jest to samo w kółku powtarzane. Ja już nie mogę tego słuchać, moi drodzy. Czy nastąpiła dobra zmiana? No tak, piękne ideały, zgoda, nastąpiła dobra zmiana. Ja to przyznaję, bo musimy być obiektywni. Ale do tych ideałów nie dorastają ludzie. Dalej, pycha i arogancja zgubiła już niejedno władzę. I niestety, no to przykro powiedzieć, ale widzę te przejawy pychy i arogancji. Przykładem to są te tutaj rolnicy, co mówią, to po prostu się w głowie nie mieści, jak zostali potraktowani przez władzę. To wstyd, panowie, wstyd tak potraktować rolnika. To się po prostu to woła o pomstę do nieba. To jest grzech. Tak, ja mówię, to są przykłady. Ja mówię o tych wszystkich. Nie wolno tak człowieka traktować. Jak można tak człowieka potraktować? No, to ma być służba, wy macie służbę. Ja wiem. Ja wiem, proszę panią. Ja mówię o wszystkim. No właśnie. I proszę państwa, dlatego też, co jeszcze chcę powiedzieć. Byłem na początku lutego w Konstancinie Jeziornej. Było spotkanie księży duszpasterzy rolników z całej Polski. Było 2 biskupów i przyjechał minister Jurgiel na to spotkanie. No i tam coś tam gadał. I taką ma wierszyk taki, propaganda sukcesu. Wstał jeden ksiądz z Wielkopolski, bardzo wzburzony na to wszystko i powiedział, panie ministrze, my wiem, że ścianę wschodnią potraktowaliście Pernogan, ale jak ta choroba dojdzie do Wielkopolski, to zobaczycie, co będzie. Tam są gospodarstwa, on mówi, w mojej parafii jest kilku gospodarzy, co mają po 15 000 świn. To dopiero zobaczycie, jakie będą protesty. Ja też wstałem, parę słów powiedziałem o przypadkach, gdzie potraktowano źle rolnika, nie dano mu rekompensaty. Dlatego też, proszę państwa, byłem teraz u księdza biskupa, widząc, że narasta wzburzenie wśród ludzi. Księże biskupie, co mamy robić? Biskup powiedział, proszę powiedzieć, że mają pełne rolnicy poparcie. Oczywiście biskup jest łagodnym człowiekiem i cały czas mówił, żeby no jakoś tak łagodnie, prawda, no na spokojnie, bez emocji, ale to nie jest takie proste. W każdym bądź razie mamy to poparcie i dlatego też powstał komitet protestacyjny, bo te komitety powstają w całym kraju, jest 15 osób i najbliższe spotkanie będzie u mnie, bo są tu członkowie komitetu, ja jeszcze SMS-y powysyłam, w poniedziałek o godzinie 20, bo miało być o 19, ale że głoszę rekolekcję, to o 20 i obmyślimy sposoby akcji protestacyjnej. Wybierzemy przewodniczącego, ja będę takim kapelanem tylko, bo znam swoje miejsce w szeregu, ksiądz nie będzie tym kierował, ale będę czuwał duchowo i pomagał.
I proszę Państwa, proszę być do dyspozycji, bo to ma być protest masowy, no nie ma innego wyjścia. Mocny, ale zgodny z prawem, tak? Pomyślimy nad jakimi formami, żeby nie były szkodliwe dla ludzi, ale żeby głos zabrzmiał mocno w całej Polsce, żeby cała ściana wschodnia ruszyła. Proszę to przekazywać telefonami Pocztą Pantoflową i prosiłbym o wytrwałość, bo to musi potrwać, bo to nie takie proste. Ja stałem na blokadach w Stanach, w Worońcu, że ludziom odprawiałem. Mam za to wyrok sądowy, bardzo się cieszę. Jeszcze za poprzedniej ekipy. Mogę mieć z PiS-u wyrok sądowy, mi nie przeszkadza. Więc będziemy protestować. Proszę przedstawicieli władz o przekazanie tego na górze, bo takie spotkanie w tej formie, jak dzisiaj jest, to ja przeżyłem dziesiątki takich spotkań. To nie ma sensu to wszystko, bo to nie ma sensu. No, pan przyjechał z Ministerstwa Środowiska, pan był w Sielcach, prawda, ten, no, przysłali, szanujemy pana, miły człowiek, ale pan jest pracownikiem ministerstwa tam gdzieś, nie wiem, z piątego szeregu. Co pan może? Co pan może? Nic pan nie może. No, przekazać informacje. Ja uważam, teraz proszę Państwa, tak, gdy minister Bogucki był, czy inni, to mili ludzie, tylko ja nie posądzam ich o złowolę, że oni blokowali, tylko że nie, oni sami nie mieli siły przebicia tam gdzieś w górze. Oni byli blokowani. Oni byli blokowani. Gdzieś jest jakieś lobby, nie wiem czyje, które blokuje sprawę rolniczą. I to trzeba zmienić. Dobrze, to tyle, co chciałem powiedzieć. Jesteśmy z Państwem. Trudno, ciężar. Wolałbym naprawdę różaniec odmawiać, niż stać gdzieś na blokadzie. Ale jeśli taka wola Boża, no jestem gotów. Nie opuściłem. Przepisy, które zostały uchwalone odnośnie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, nie mają się nijak do rzeczy w rzeczywistości. Panowie, czy wy zastanawiacie się, jaka jest o was opinia? Trzy pokoleń społeczeństwa nie wybaczy i nie zapomni krzywd wyrządzonych, krzywd moralnych i społecznych, które zostały wyrządzone przepisami patologicznymi. Proszę Państwa, delegacja pojechała do Hiszpanii na zorientowanie się w temacie. Ministerstwo Środowiska wysłało zwalczania tego afrykańskiego pomoru świń. Proszę Państwa, pojechała do kraju nieudaczników. Oni przez 30 lat zwalczali. I co zwalczyli? Zwalczyli hodowlę świń. Ale to widzę, ale wywnioskowałem, że właśnie naszemu ministerstwu chodzi, bo mogło to być założenia wspólnej polityki rolnej, żeby u nas zrobić zniszczenie polskiej hodowli świń. Już się biorą pewne grupy tak zwanych obrońców zwierząt za niszczenie hodowli zwierząt futerkowych. Oglądałem program przedwczoraj Michała Olszewskiego, Sprawa dla reportera. W Skaryszewie już pewne wolontariuszki i chcą zrobić zakaz hodowli koni rzeźnych. Proszę Państwa, uważałem, że żyjemy w wolnym kraju. Prezydent 11 listopada co roku nam powtarza, że żyjemy w wolnym kraju. A my w jakim kraju żyjemy? Żyjemy w kraju restrykcji i prześladowań. Dziś boimy się urzędników, bo nas, można powiedzieć, nas urzędnicy prześladują. Dlaczego, pytam się? Przecież to są ludzie wykształceni, a zachowują się czasami gorzej od tych, co 4 klas szkoły podstawowej skończyli. Proszę Państwa, jak ja dzisiaj słyszę od doktora wojewódzkiego, pan ma tytuł profesora, tak? Nie ma, przepraszam. I że jest niewypłacone, że to jest zgodne z przepisami, a Ministerstwo Rolnictwa bierze nagrody i wybierzecie nagrody. To chyba katolikami nie jest. Ktoś nie jest katolikiem, żeby jednych ludzi krzywdzić. A jak w pierwszych
czasach roznoszenia tego rozprzestrzeniania się afrykańskiego chorobu świń, lekarz weterynarii rozniósł w 3 miejsca afrykański pomór świń. Dlaczego żaden lekarz weterynarii o tym nie powie? Bo to jest cicho. Proszę Państwa, bo to jest cicho. Bo to jest cicho. Bo my jesteśmy innym społeczeństwem. Mi gdzie to miało miejsce? Niech pan od swoich podwładnych zasięgnie informacji. Ale niech pan mi powie, gdzie to miało miejsce. Ja nie będę... Doktorze, ja nie będę tutaj... Tak się składa, że nie wiem. Tutaj donosicielem. No to niech pan nie wie. Ja nie będę donosicielem. Ale rolnicy to potwierdzają. I do Ministerstwa Ochrony Środowiska mam taki żal, proszę Państwa, wszyscy mamy żal, nie tylko ja. Zawaliliście panowie sprawę. Minister z tytułem profesora, 4 klas szkoły podstawowej, lepiej te sprawy rozegrałby. Dlaczego nie zostały wybite dziki? Społeczeństwo lokalne opiniowało na początku, wybić dziki jeszcze jak to było w Puszczy Białowieskiej. I to nie przynosiłyby dużych kosztów. Ale ludzie wykształceni sobie na to nie pozwolą, żeby lokalna społeczność decydowała o ich tutaj wydawaniu decyzji. Ja myślę, że to chyba nawet poszło i na upór, i na zawiść, bo eter z opinii społecznej, lokalnej poszedł, ale minister z tytułem profesora sobie tego nie życzył. Więc proszę Państwa, mamy takie efekty. I dzisiaj już nie proszę, bo już nie ma kogo prosić, proszę Państwa. Już nie ma kogo prosić. Trzeba natychmiast wybić dziki, nie patrzeć na tych ekologów, bo chciałbym taką grupę ekologiczną do siebie na gospodarstwo wziąć, i niechby oni u mnie zrobili biosekurację, dowiedzieliby się, jakie koszta. A po drugie, ta grupa to jest grupa ludzi interesu, ekologów i obrońców praw zwierząt. Z tego względu, że jak zostały pacyfikowane gospodarstwa na rejonie, to jest powiat, który cały został spacyfikowany. Gdzie oni byli, ci ludzie? Gdzie oni byli? Gdzie były media? Media obłożone są. Nie wszystkie. Obłożone są tylko krajowe. Krajowe obłożone są nieformalną cenzurą. I gdzie byli ci ludzie, jak ludziom pacyfikowano, jak wybijano? Oni w Skaryszewie w zeszłym tygodniu zobaczyli konia, jak z rampy schodził. A gdzie oni, ci ludzie, byli, jak bito prośne albo proszące się maciory, jak mój kolega opowiadał, maciora prośna, przyjechała ekipa i wganiała ją na samochód. Razem z tymi wszystkich spychali wszystkie świnie razem. Tutaj ludzi nie ma. Proszę Państwa, gdzie oni, ci ludzie, byli? Tych ludzi nie ma. I my tego właśnie tematu nie poruszamy. Gdzie jest Ministerstwo Ochrony, Ministerstwo Środowiska? Panie przedstawicielu, czy my jako społeczeństwo nie jesteśmy tym środowiskiem? Dzika nie bije się, bo on jest w tym środowisku, musi być. A świnie wybije się rolnika, bo świnie rolnika nie muszą w tym środowisku być. Pytam, czy my nie jesteśmy środowiskiem jako społeczeństwo? Kim my jesteśmy? Kim my jesteśmy? Czy my jesteśmy i tutaj jakimś tworem, co nas można gdzieś stąd wyrzucić? Panowie, proszę Państwa, nie zdajecie sobie sprawy, przyjdźcie tydzień czasu, panowie urzędnicy. Z tym społeczeństwem pożyjcie, jaka jest opinia. To jest opinia najgorszych czasów. Moja matka mówi, że za Hitlera tak nie mieliście, jak macie teraz. Takiego reżimu. Jaki macie reżim teraz. Proszę Państwa, to jest nie do przyjęcia. Czy nasz Polski Związek Łowiecki już zeszedł ze strzelectwa do padliniarstwa? No tak to można zrozumieć, że już tylko im zostało zbieranie padliny. W latem im było, latem im uprawy przeszkadzały,
później kukurydza przeszkadzała, teraz mróz przeszkadza. Panowie, patologia przepisów na każdym okręgu. Nawet w statystykach, które uzyskałem, to jest, to są dziki zabite i padłe. Nie ma odstrzelonych dzików, czyli tylko zostało zbieranie padliny. Płotu. Te pieniądze, to już za późno teraz płot. Jak będzie płot, to będziemy krajem odizolowanym. Ten płot to może nam pogorszyć tylko sytuację. Te pieniądze powinny być przeznaczone tym rolnikom na odszkodowanie, którzy nie spełnili warunków. I to powinno być w decyzji i w honorze wojewodów i lekarzy weterynarii, żeby z takim postulatem wystąpić do rządu, do premiera. Nie nasz. My jesteśmy szarym narodem, nas mało kto słucha. Nawet świadczy dzisiejsze spotkanie. Z Ministerstwa Rolnictwa nie przyjechał nikt, ze strony łowieckiej nikt, z Ministerstwa Środowiska przyjechał tylko pracownik. Szanowni Państwo, ustawa łowiecka jest niezwykle trudną ustawą, prawda? Ponieważ musi pogodzić interesy trzech grup społecznych, które jest reprezentowane przez właśnie rolników, organizacje pozarządowe, czyli te organizacje ekologiczne, jak i również interesy myśliwych. Pani minister niestety nie mogła w tym spotkaniu dzisiaj uczestniczyć, ponieważ dzisiaj z rana odbyła się komisja w Senacie. Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie tej ustawy i została ponownie skierowana do prac komisji w Senacie Rolnictwa i Środowiska, gdzie zostały zgłoszone ponownie poprawki do niej. Prawdopodobnie jutro będzie już głosowanie w Senacie, prawda, nad tą ustawą. I myślę, że Państwa najbardziej będzie interesowała kwestia rozwiązania szkód łowieckich, prawda? Także wychodząc na... Dobrze. Na Pana pytania, tak? Program, czyli nie. Odstrzał dzików odbywa się na podstawie rocznych planów łowieckich. No cały czas, prawda? Te odstrzały są prowadzone. Tutaj mam dane. Dla województwa lubelskiego wykonano w tym roku już 93% pozyskania tych dzików. Pozyskano ponad 19 tysięcy sztuk. W teren myśliwi wyszli ponad 200 tysięcy razy, prawda, żeby pozyskać te dziki. I nawet jadąc z Warszawy pociągiem dzisiaj, widziałem dużo mniej tych szkód niż jeżdżąc tutaj na szlaku. Do ministerstwa na szkody łowieckie. Także tutaj też o czymś to świadczy, prawda? I tutaj pan podnosił, że tych dzików się nie strzela. W całym kraju strzelono ponad 300 tysięcy dzików. I tutaj mam również wykres, że powoli ta populacja w naszym kraju spada. To jest powolny proces. Tego nie można dzików odstrzelić na raz, prawda? To jest bardzo powolny proces, do którego się dąży, żeby obniżyć tą populację dzika. Panie młody, słuchaj pan, halo! Nie wszyscy teraz, panowie, momencik. Ponieważ świnie są zebrane, proszę pana, w jednym miejscu, a dziki są rozproszone po całym środowisku. I też chciałem powiedzieć, że wszyscy tworzymy środowisko, tak jak pan powiedział, prawda? Całe społeczeństwo i myśliwi również muszą dbać o to środowisko, bo środowisko jest dobrem ogólnonarodowym, że no, nie będzie tych dzików, to stracimy gatunek, prawda? Do tego nie możemy doprowadzić, żeby stracić całkowicie gatunek ze środowiska. Sługa na pan, panie.
Mam pierwsze proszę do pana pytanie. Proszę macie pytanie. U mnie robiła budowlana firma budowlana. Byli pochodzili z Łomacz. Przybił zdjęcie dzika. 5 metrów na drzewie. Pan sobie zdaje sprawę czy nie? To ja patrzę się na to, żebym wiedział, to wam przybył gdzieś na to zdjęcie. Z samolotu rzucili na drzewo, upadło i mnie na tym drzewie wisiało. To jest Afryka? To? I teraz tak. Czy to jest wydany tekst stan wojenny na Świnie, czy na Ludzi? Teraz. Bo to stan wojenny wydany jest na Świnie. Bo to. Minister nie radzi, ten nie radzi. Weteryniarz pieniądze bierze, ten bank to co? Zaszczelić to mało, niech za nabój zapłaci. Tak być nie może dalej. To będzie na drugi rok, tak ludzie widzicie, że nie mają ni nawozu, ni bękaliwa, niczego, tylko jedna na pole. Co te gadanie? Ojciec mówił, że Niemy kultykował świnie. Świnia rosła, rosła, nigdy nie urosła, bo stali, były drogi na marę. Stali, ale nie strzelali, nie robili takie kroki. Krew się leje, strzela, maczory, proszą się po śmierci. No kurwa, do czego to doszło? No ludzie, no pan skutek! Co te tam gadanie, co ten wziął, od czym się tutaj gada, przepraszam do góry. To jest ugada. Co mu dał? Minister nie przyjedzie, bo ten jak powiedział, to mu nie przyjedzie. No kto wie? Ale gadanie się dziecka nie zrobi, tylko trzeba robić, dziękuję. Jeżeli u nas ekolodzy, panie młody człowieku, przyjechali, zablokowali polowania na dziki w powiecie parczeskim i w gazetę doniosły. Dzwoni do mnie myśliwy, gdzie na moim terenie znajduje się las, ma być polowanie, krzyczyk pomóż. Co ja robię? Biorę kilku ludzi, jadę do starosta, on pójdzie za teren. Starosta udaje wariata, mówi, że on jest gospodarzem, ale on wydzierżawił, on nic nie wie. Jak nic nie wiesz? Nie wiesz, że zablokowali polowanie 2 tygodnie temu? A to trochę z gazety. Nas nikt nie informuje. Woła pracownika, pracownik okazuje się, że mówi, że no nas informują. Ja to przed długim niedobrym skonsultować. A my słuchamy. Byliśmy u doktora, pani doktor weterynarii, przed był innym doktor. Mówimy, jaka jest sytuacja, dlaczego pani nie interweniowała. Przecież jeżeli mamy ograniczyć do jakiejś tam populacji, co to znaczy ograniczyć? Trzeba wybić, bo cały czas jest prawdą, że nosicielem jest dzik, a nie człowiek. To są bzdury, to opowiadacie. Maty, te maty, czy te inne spektro na głowę, niech się ktoś nałożył. Jak nie ma rozumu, już mógłbym wyparować. Szanowni Państwo, jeżeli ty ekolodzy, przyjechała 13 grupa, 13 czy 14 osób młodocianych, podkupionych najprawdopodobniej, i oni chodzili przed myśliwymi, polowanie legalnie się nie mogło odbyć. Myśliwi mieli wszystko podłatwiane, prawo, wszystko było dopięte na ostatni guzik. Pytam policję, na policję. Pytam, jeżeli ja bym narozrabiał, usiadł w domu czy tam na ulicy, co byś zrobił? No skubył, czyli zabrał na 20 godzin, tyle mówię. A dlaczego nie skubę tamtych? No bo wie pan tego, nie puścił mnie z kolegami, tylko jednego wziął, żeby później oszukać do prasy, że, bo ja powiedziałem, powtórzę to dla kolegów. Zadałem jeszcze jedno pytanie. Słuchajcie wszyscy rolnicy, macie tu przez to może głupka, jak mnie nieraz już nazywali, bo się czepiłem jak mania tych dzików. Od samego początku, tylko pierwsze blisko wynikło, mówię, wytrud wszystkie dziki. Mieszkam niedaleko lasu, widzę co się dzieje. Mówi myśliwy, że nie ma dzików. Łowczy. Drugi łowczy, zaprosiłem, zrobiłem zebranie, łowczych z całego terenu prawie pojazdu parczeskiego. Mówią, że jednego terenu zajmuje, ma 4 dziki. Ja mogę zajęć na łąki pod lasem, tam gdzie twój obwód jest, tam jest gry, tam mogę te 4 dziki, kilka hektarów łączyć. No ale Państwo, jeżeli nie da się i robi się przepisy durne, no to ja uważam, jako mój dziadio, jak tu pan powoływał, za Hitlera tego nie było. Wraz człowiek mu tak się, a tutaj rolniczo dzwoni do mnie młody człowiek i mówi, panie Krzyśku, jak to będzie? To ja nie mogę sobie nawet kiełbasy zrobić na święta. Ja mówię do lekarza powiatowego. On nie da ci zrobić, no bo jest przepis. Mój dziadio mówił całe życie, że Bóg stworzył człowieka, to po stworzeniu jego dał mu rozum. A później dał dekalog. A teraz ci, co chyba te przepisy wydają, to najpierw wydają przepisy, a później sięgają, ale nie wiem, bo chyba jak rozumiem, to by sięgnęli w końcu po rozum. Bo można przepisy zmienić, a tego nie robią. I jeżeli teraz nie można, redukcja dzika to jest bzdura, jeszcze raz powtarzam.
U nas, na naszym terenie, gdzie wybito 640 świn, młodemu rolnikowi, gdzie cały czas na zebraniach on mówił: biała sekuracja, biała sekuracja. Pytam jedno, gdzie twoje biała sekuracja? Najlepiej zabezpieczone gospodarstwo. Oczywiście, wszystko wycenione, niby że to dobrze. No, a do tej sztuki.